Ja Cześć, 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 tej wszystkich, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo, a w tym filmiku dowiemy się, gdzie wyfarmić kostur, mocy, żywiołów, e, dosyć dobrą broń dla czarodziejki, e, w, oczywiście używającej broni dwuręcznej, także znajdujemy się na przesmyku Grzesznika, e, musimy zabić Corlina Hall. także jak widzicie sobie tutaj już teleport przygotowałem, w tym bo już go trochę farmię. I to są oczywiście strzaskane szczyty, także zabiję go, zaraz pokażę co i jak, eee, pokażę screenshoty też, wrzucę to też na stronę i też zrobię zakładkę w stronie, gdzie, gdzie znaleźć specyficzne przedmioty. Czy to jest jakiś best in slot? Broń Boże nie, ale to jest naprawdę bardzo dobra broń zaraz będę tłumaczył dlaczego, zwłaszcza dla osób, które jeszcze nie mają dobrej broni dwuręcznej, jeżeli oczywiście gracie czarodziejką w broń dwuręczną, bo może kompletnie nie gracie bronią dwuręczną. Dobra, zabijamy tutaj żemala. Się oczywiście skaluje z poziomem naszej postaci, także jak będziecie mieli 95, to będzie moc broni ataku zawsze ponad 800 tutaj Jak zabijecie go Co jest dobre, bo jak nie macie jeszcze dobrej broni, to warto tutaj przybyć. Kostur, mocy żywiołu, starożytny, to zawsze to wypadnie To jest 100% szansy na to A więc Zabijacie sobie Zbieracie Tutaj trochę to przeczyszczę, idę do miasta i wam tutaj wytłumaczę co, po co, dlaczego No, jeszcze się pojawił. Jeszcze, jeszcze raz się pojawił. Od razu się zaspołnił. Gansko. Dobra, uciekamy. Tutaj mówię, warto przyjść z poziomem 95. No, bo wtedy będziecie mieli szansę na największą moc przedmiotu, co się przekłada na największą ilość zadawanych obrażeń na sekundę. Ta broń jest bardzo dobra, jeżeli ktoś będzie grał postacią hybrydową. Jak będzie używał trzech żywiołów, ja taką postać będę robić. Nie wiem kiedy, ale chcę właśnie użyć tą broń do tego, bo to jest po prostu wyśmienite. Także co my tutaj mamy, zobaczcie moc przedmiotu. Teraz właśnie nam wydropiła 827, więc generalnie to jest upgrade, jeżeli chodzi o przedmiot, który aktualnie używam. Natomiast też nie można patrzeć na to, że na karcie przedmiotu mamy na zielono podświetlone, bo tak naprawdę dla mnie to nie będzie upgrade'em ten przedmiot. Ten przedmiot będzie kompletnym e, bagnem. Będzie to lipa, jak to zamienię. E, niemniej jednak, tak jak mówię, moc, e, kostur mocy żywiołów nie jest złą rzeczą. Tylko trzeba wiedzieć, do jakiego buildu to będzie działało. To będzie działało do buildu hybrydowego i ten kostur, mocy żywiołów, musi mieć max roll na obrażeniach na typu na ogniu, na błyskawicach i na zimnie po 28% i to nie będzie proste, no nawet już nie muszą być max roll, ale załóżmy, że po 25% na wszystkim, więc ja tutaj mam 20% do ognia, a 16% do błyskawic, 24% do zimna i to jest dobre do mojej budowy, bo ja gram ogniem i zimnem tylko musicie wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że jak wrzucicie tutaj aspekt legendarny, to tutaj będziemy mieli tylko trzy modyfikacje, a nie cztery. Co to znaczy? To znaczy, że po przerolowaniu na legendarny aspekt, tutaj jak wrzuciłem, to zobaczcie, mamy znowu obrażenia ogień, błyskawica, zimno, później mamy jakiś tam legendarny aspekt i nie mamy czwartej modyfikacji, nie mamy czwartej statystyki, więc ta czwarta statystyka może być kluczowa. Niemniej jednak, jeżeli byśmy zrobili bardzo dobry build e, w Dwie, dwa typy ataku, nie w trzy, tylko w dwa: obrażenia typu ogień i zimno, to możemy jedną ze statystyk przerolować. Zaraz się udamy do okultysty i wytłumaczę o co chodzi. Wtedy możemy to przerolować na po prostu podstawową statystykę e, w charge czyli na inteligencję. Przecież możemy sobie to oczywiście wrzucić i przerolować e, jeden typ obrażeń na inteligencję. Więc trafiając. Mm, Taki kostur z maksymalnymi rolami, z największą mocą przymiotu. Oczywiście będzie to, jeżeli będziemy mieli postać na, 90, na 95 poziomie, to najprawdopodobniej będzie to upgrade dla naszej klasy e, postaci. Dla naszej klasy, dla Czarodziejki, która gra dwuręczną. To miałem na myśli. Dla Czarodziejki, która gra bronią dwuręczną. Um, dla dużo osób to może być bardzo szybka droga do zrobienia upgrade'u. Dla osób, które już grają dosyć sporo i systematycznie każdego dnia może to nie być kompletnie żaden upgrade. Niemniej jednak warto jest to wiedzieć i to jest jedna z lokacji, która dropi specyficzne rzeczy. Jak się dowiem następnych spotów, to będę to wszystko update'ował. Lokacja... No właśnie się tam teleportujemy z powrotem, więc pokażę, gdzie to się znajduje że tak jak mówię to będzie wrzucana na stronę i też będzie zakładka zrobiona o akurat jeszcze jest może to też jest jakiś sposób iść do miasta po prostu poczekać chwilę i się wrócić A się może szybciej pojawi A! mocne mocne obrażenia także znajduje się w tym miejscu koło dungeonu Zagłada szronu mamy kiowosad Strzaskane szczyty, siedziba niebios. Także bardzo prosta lokacja. Waypoint źwigniemy kawałek i jesteśmy. Um. Dobra, udamy się tutaj to. Do... znowu się pojawia. Czasem jest tak, że się bardzo szybko pojawia. Dobra. Odporności na ogień, nie wiem. co to chyba na niczym. Odporności takich jakiejś. Mnie to czasem one może. Dobra. Także fajnie, fajnie. Ale mówię, tutaj wr wrócę na poziomie 95 albo na setnym. W każdym razie, jak macie 95, to będziecie mieli szansę na maksymalne obrażenia na broń dwuręczną, więc to też jest jakby najłatwiejsza droga do tego, jeżeli nie macie broni, która faktycznie. Ma 2400 punktów obrażeń na sekundę, tylko grać jeszcze czymś dużo słabszym, to naprawdę warto jest tutaj przyjść. A później, oczywiście, zależnie od tego, jakich statystyk szukacie na broni, no to też jest bardzo istotne, bo e, tak jak wspomniałem, jeszcze raz powiem. Ta broń z wysokimi e, statystykami e, niekoniecznie jest upgradeem, ze względu na to, że ja mam tutaj 160 do inteligencji e, i mam obrażenia. Od trafień krytycznych na 54% są zwiększone. Oczywiście, ja to będę testował, więc jak trafię tutaj na 95 poziomie, jak przyjdę, punkty obrażeń na sekundę trafię 2600 plus i będzie ogień i zimno na maksa. Max role to postaram się to przetestować. I tak to fajnie wygląda. Fajnie wygląda, że to jest upgrade, także tak jak mówię, już kończąc ten filmik, jeżeli nie macie potężnej broni. Po prostu używacie jakąś broń dwuręczną i ona nie jest jakaś super, to warto jest tutaj przejść, bo zobaczcie, kosztur mocy żywiołów 2553 punkty obrażeń na sekundę i ja jeszcze wiem, że to i tak mi brakuje jednego poziomu, żeby moc przedmiotu była większa. Oczywiście będziemy szukali mocy przedmiotu 850, więc... Na pewno będzie jakiś dzień, w którym po prostu będę tutaj siedział i farmił 12 godzin, aż mi tam coś fajnego wyskoczy. Także jeszcze raz. Dzięki za uwagę, zobaczyć, za zapraszam na kolejne filmiki. Z diabola zapraszam na stronę, tam będzie teraz zakładka e, modyfikowana z wszystkimi przedmiotami dla każdej klasy postaci. Ja oczywiście będę to robił w czasie wolnym, więc... Może mi to trochę zajść, ale systematycznie będę wrzucał filmo, yy, info na YouTubea, więc jak ktoś jest zainteresowany, gdzie znaleźć specyficzne przedmioty dla każdej klasy postaci, nie dla szarozięki, tylko, to tam będzie wszystko aktualizowane i updateowane. Yy, jeszcze na koniec wrzucę tutaj yy, screenshota, także, żeby zapamiętać, mamy Corina hula z wielokrotniacz. Kosturnocy żywioł wypada. To jest 100% szansy, także warto to zapamiętać i wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeżeli gracie czarodziejką w broń dwuręczną. Że jeszcze raz tutaj najadę tylko. No powiem wam, że dobry, dobry, ten, dobry ten upgrade. Fajne, fajnie to jest przetestować. Eee, mówię, jak trafię max Max Rolla na 95, to, to będę się bawił. Dobra, jeszcze raz fajnie. Dzięki za uwagę za zobaczenia. Do zobaczenia na za przynagrane filmiki. Z diabła Trzymajcie się. Na razie. Hej, cześć.